Wielki powrót przerw w dostawach prądu. Jak za PRL Jarosław Kujisz, wielki powrót przerw w dostawach energii. Wieczór. Polska rodzina zasiada przed ogromnym telewizorem i nagle, pyk. Pół osiedla bez prądu. Światło świeczki wydobywa z mroku niespokojne twarze. Następnego dnia tata przy dzieciach siarczyście klnie w aucie. Oto utknął w tasiemcowej kolejce po benzynę. Mama znów uszczelnia okna watą, przecież kaloryfery nie grzyją. Czy jesienią 2022 roku wracamy do realiów z czasów PRL-u? W roku 2022 żyjemy w energetycznych dwóch światach. W pierwszym z nich, rządowym, w zasadzie nie mamy się czego obawiać. Może i ceny rosną, ale Prawo i Sprawiedliwość zadba, by nie urosły zbyt wysoko. Trudności z dostawami gazu, ropy, węgla, owszem, mogą się pojawić, ale nasze zapasy są adekwatne do sytuacji, zaś najlepsi eksperci czujnie obserwują bieg wydarzeń na rynku, by w odpowiedniej chwili pośpieszyć nam, obywatelom, na ratunek. Jak ostatnio, gdy Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zresztą dokładnie 22 lipca, w świętowaną niegdyś w PRL-u rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Przypadek? Oczywiście. W drugim świecie, panika. Pandemia plus 5 miesięcy wojny przyniosły ekonomiczne wyzwania, które wydają się coraz bardziej przerastać możliwości większości rządów z osobna. Nawet jeśli ktoś sprowadza z Rosji niewielkie ilości gazu, dostanie rykoszetem wysokich cen CASU z Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli ktoś ma sieć elektrowni jądrowych CASU z Francji, nieoczekiwanie odkrytym problemem może być ich wydajność w czasie kryzysu. Komisja Europejska od dłuższego czasu przygotowuje nas do przerwy w dostawach energii, tasiemcowe kolejki przed stacjami benzynowymi, dalsze polityczne przykręcanie rurociągów przez Kreml. Już teraz rysuje się czarne, bardzo czarne scenariusze przełożenia się oczywistego kryzysu makroekonomicznego na skalę mikro, na życie gospodarstw domowych, które mogą znaleźć się w sytuacji energetycznego bankructwa. Chcąc nie chcąc, powinny szykować się na niejasną przyszłość, jak na wojnę, na wszystkich frontach energetycznych. Dobrze już było dziś w Brukseli spotkali się ministrowie państw Unii Europejskiej, by w pierwszej kolejności omówić propozycję dobrowolnego zaciskania energetycznego pasa. Na dobry początek państwa członkowskie Unia Europejska miałyby ograniczyć zużycie gazu ziemnego o 15%. I to już za chwilę, od 1 sierpnia do wiosny przyszłego roku. Co więcej, gdyby sytuacja pogorszyła się drastycznie, Komisja Europejska chciałaby furtki w wersji hard, czyli możliwości wprowadzenia ograniczeń obowiązkowych. Co na to politycy? W dobie narodowego populizmu polityczny pas, który miano by zaciskać na brzuchu, szybko może przesunąć się w kierunku szyi. Samo ograniczanie zużycia energii jawi się bowiem jako czyste samobójstwo. Zagotowało się niemal we wszystkich krajach. Zdecydowanie protestowali politycy z Włoch i Hiszpanii, w większości mentalnie dość odlegli od problemów Kijowa, zresztą importujący gaz z Algierii. O najostrzejszy żart pokusił się zresztą Viktor Orban, którego ministrowie antyszambrują solo na Kremlu w poszukiwaniu taniego gazu. Węgierski premier rzucił gruby żart pod adresem Berlina. Unia Europejska chce, by wszyscy zredukowali konsumpcję gazu o 15%. Nie wiem, kto mógłby to wymusić, ale Niemcy mają tutaj pewne Knopfhof z dawnych czasów. Polskę przy okazji zrugał za brak realizmu w sprawie wojny w Ukrainie i relacji z Rosją. Po około 2 godzinach rozmów w Brukseli porozumienie osiągnięto. PRL w Unii Europejskiej wygląda na to, że z punktu widzenia naszego, obywateli, w tej wojnie narracji Komisja Europejska ma rację. Powinniśmy szykować się na ciężką jesień i zimę, zamiast wierzyć w zapewnienia złotoustych polityków. Dla osób pamiętających PRL wszystko to pachnie podróżą w czasie. Lata 80. To permanentny kryzys energetyczny. W jednym z odcinków serialu, Alternatywy 4, mieszkańcy bloku uruchomili lokomotywę, aby przetrwać zimę. Tragifarsowe sceny współpracy zziębniętych lokatorów poprzedzały decyzje podejmowane w elektrowni. Jacek Fedorowicz opowiadał o tym, jak gdzieś w kraju zdesperowani chłopi rozebrali po drodze wagony z węglem. Ktoś urodzony po 1989 pomyśli, że to fikcja. Nie, nie.
Wieczór, blokowisko, polska rodzina zasiada przed ogromnym telewizorem i nagle, pyk. Półosiedla bez prądu. Światło świeczki wydobywa zmrok usfrustrowane twarze dorosłych i dzieci. O oglądaniu czegokolwiek nie ma mowy, można natomiast poczytać przy świecach. Następnego dnia tata przy pociechach siarczy ścieklnie w aucie. Oto utknął w tasiemcowej kolejce po benzynę, zresztą, na kartki. Jeśli to zima, to być może mama doszczelnia okna watą. Kaloryfery znów nie grzeją. Nic dwa razy się nie zdarza, niemniej rok 2022 to swoista lekcja pokory i sceptycyzmu wobec przewidywań naszych i innych. Nieoczekiwane konsekwencje wojny w Ukrainie odkrywamy z upływem kolejnych tygodni. I może okazać się, że przynajmniej część z nas, dzięki wspomnieniom z PRL-u, do pewnego stopnia przygotowana jest mentalnie na trudności XXI wieku, w jednym z państw Unii Europejskiej i NATO. Kto by pomyślał, niektórzy z nas dziwią się, na tle wielkiej polityki przyznając się do własnych, ludzkich ograniczeń. Autor, Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, autor podcastu, Prawo do Niuansu.